Witajcie kochani już w 19 odcinku Supermarket Simulatora. Ja jestem Yuken i witam was moi drodzy gorąco i serdecznie w mojej stonce Yukena. Zapraszam was do wspólnej przygody, do kolejnego odcinka stworzenia supermarketu marzeń od zera do milionera. Dziś moi drodzy, no właśnie, zaczynamy od bałaganu, bo pracownicy się kurczę opierdzielają i tak tu można z nimi oszaleć po prostu. Pierdziele, nie będę po nich tego na półkach układał. My mamy dzisiaj misję bardzo ważną, moi drodzy, do zrobienia. A mianowicie chciałbym razem z wami... O, coś tu mam pozamawiać. Dobrze, to miałem wszystko zamówić, zgadza się. Chciałbym razem z wami dzisiaj, moi drodzy, przeżyć najazd klientów, totalny najazd klientów do naszego sklepu. Ja już obiecałem wam, że też nie będę tak biegał między tymi regałami, bo macie rację, że można oczopląsu dostać, aż się w głowie może zakręcić. Mnie też się kręci, tym bardziej, że po update'cie troszeczkę się zmieniło i tutaj te FPS-y spadły. Oni muszą to szybko naprawić, bo aż mnie to, słuchajcie, denerwuje. Myśleliście może, że mi komputer nie wyrabia czy coś. Nie. Tutaj wszedł update i się coś popsuło. W pierwszej chwili myślałem, że może któryś z modów popsuł, ale to oni zrobili update i troszkę tą optymalizację popsuli. I to nie ma znaczenia, czy dam na grafikę medium, czy nawet na low. Nie ma, moi drodzy, najmniejszego znaczenia. To po prostu tak troszkę szarpie. Ale dlatego nie będziemy szybko biegali i będzie gites. Moi drodzy, dzisiaj oczywiście do tego nalotu klientów, który przeżyjemy wspólnie, użyjemy sobie moda More Customers. I tu od razu chciałbym wam powiedzieć, że na dłuższą metę ja wam tego moda nie polecam i nie polecam do takiego stosowania... jakby codziennego. To jest fajne, jeśli właśnie chcemy sobie zrobić jakąś tam przygodę jednodniową, spoko. Natomiast na dłuższą metę według mnie to jest bez sensu, bo ten towar zbyt szybko wymiata się z półek, a jeżeli ktoś z was tylko i wyłącznie pracuje w taki sposób, że ma pracowników, no to jest nieuczciwe, bo tak jakby, no okej, no niby ten towar musicie zamówić, ale iść na gotowe... to nie ma sensu. Natomiast zobaczycie, ile się obroty nam będą dziś różniły od poprzedniego odcinka, więc możemy taki roleplay troszeczkę tutaj odegrać na zasadzie takiej, że puściliśmy jakieś mocne kampanie reklamowe naszego marketu i tłumy klientów przybędą. Tak możemy to odegrać. Tak jak mówię, akcja jednorazowa. Ja testowałem tego moda, więc dosłownie dni oczywiście w grze, na nim spędziłem, natomiast na dłuższą metę uważam go za tutaj bezcelowego. Tu jakieś jeszcze gimela mi się nagromadziła, coś musiałem źle zamówić. Także na taką dłuższą metę uważam, że on jest bezcelowy, bo nie ma tego dreszczyku emocji. Tym bardziej, moi drodzy, że przy normalnej sprzedaży, nawet nie pamiętam, jaką mieliśmy w ostatnim odcinku, to już chyba 5000 nam obrotu zostało przebite, także no jaki jest sens, moi drodzy, tak oszukiwać? No, według mnie żaden. Tego akurat tej dzisiejszej akcji nie uważam za oszustwo, bo tak jak mówię, jest to według mnie jednorazowa akcja. Dobra, to ja sobie później pouzupełniam, bo jak widzicie, perfekcjonizm już mnie ponosi, ale no musimy być przygotowani na najazd klientów, więc nie dziwcie się, że ja tutaj zerkam. No na pewno browarki, które mocno schodzą, to chociaż... No jeden karton, no tutaj tych to z dwa kartony, whisky jako tako jest, no za bardzo nie ma tego whisky, jak widzicie. No wino niech sobie będzie, no powiedzmy, że wódeczka, jeden karton i nam wystarczy tej zabawy. No brzydko to wygląda, wiem, że muszę to zmienić. Wstawiłem, słuchajcie kochani, na regał pięciopółkowy te rzeczy, które są na ten regał za mały, więc stwierdziłem, że jednak wrócimy tutaj do akurat w przypadku wódki, wina i tych piw. Zobaczymy, whisky najwyżej się wstawi jakimś tam jednym regale i tam coś obok whisky potem będzie stało, jak będą nowe produkty. Także z tą akcją też wam od razu, moi drodzy, mówię, co ja piwo zamówiłem? No dobra, jak zamówiłem, to niech będzie. Chyba złe piwo zamówiłem, ale dobra. To się wytnie. No widzicie, bo tak jak się stawia na przykład te piwa, no to potem o, tak się laguje, jakby, no to jest moja wina w 100%, bo tak się nie układa, więc tu nie jest, że mod nie działa. Mod działa świetnie, ale to Yuken nie działa, widzowie, to Yuken Fruken się popsuł. Yuken Fruken, pozdrawiam Madzie, bo wiem, że ogląda ostatnie moje odcinki, a zawsze na live'ach ze mnie śmiała, że Yuken Fruken, także Madzia super osoba, pozytywna, z
poczuciem humoru. Także lubię takich ludzi pozytywnych, kimkolwiek jesteś właśnie, uśmiechnij się, bo z pewnością jeśli oglądasz moją serię, to jesteś super osobą. Mnie tylko fajni, pozytywni ludzie oglądają i takich chcę właśnie mieć widzów, bo fajna społeczność nam się na kanale tutaj zaczyna tworzyć. Dobrze, moi drodzy, my tu gadu gadu, a tu ten nasz kram bajzelowaty, burdelowaty trzeba otwierać. Mówię burdelowaty, bo troszeczkę kolory z ścian przypominają takie miejsce, no, z paniami lekkich obyczajów. Co by nie mówić, jakbym jeszcze regały, słuchajcie, pomalował na różowo, no to już w ogóle by było. Dobra. O co ja wino zamawiałem? Ja nie zamawiałem wina, hej, coś się pomyliłem. Dobra, tam olać to tam, niech se leży. Przewróciło się, niech leży. Okej, okay, otwieramy kram, zobaczymy, jakie będą obroty. Jedno, co musicie wiedzieć oczywiście na temat moda Marcus Thomas, to nie jest to, drogi widzu, mod, który ci zwiększy zamówienia tych klientów, kwoty. To działa tak samo. Ja nawet mam wrażenie, że tutaj możemy się przekonać, no wiadomo, nie sprawdzimy co u pracowników, a niestety takiego billingu sprzedaży nie mamy w systemie, żeby sobie sprawdzić. Natomiast tu wam mogę śmiało powiedzieć, że nie zwiększa to kwot zamówień, więc wątpię, żebyśmy te 200 euro zamówienie przekroczyli. Może jakimś cudem się uda. Kojarzy mi się normalnie kwota 5000 obrotu, bo taki obrót robiliśmy. Mamy dwóch magazynierów, towar noszą, spoko. Towar noszą, więc gitarka. Magazyn, zobaczcie, mamy piękny. Dziś wszedł update i trochę z sufitem coś tu zrobili podobno, ale jak widać, no nie działa to zbyt. Chyba coś się popsuło, bo to tak się przesuwa ten sufit. No jeszcze pewnie naprawią. Ale ja tam nie narzekam, tam wiecie, że się... O, widzicie, sufit się przesuwa, jak idziemy. To tak coś im nie wyszło, ale dobra. Nie będziemy tam się tutaj... Nie będziemy się tutaj, wiecie, stresowali o takie pierdoły. To tam naprawią, zdadzą update i będziemy mogli sobie fajnie odgrywać. Dzisiaj myślę, że dwie dniówki razem spędzimy, żeby można było porównać te dni do siebie. Ja oczywiście chciałbym na kasę, bo to jest normalne. Bo jakbym nie był na kasie... O, pani, ta fajna pani świecące włosy ma. Halo, pani świecąco włosa, dzień dobry pani, pośledzę panią, zobaczę, co pani tutaj kupuje. Jedną kolę jakiegoś dziwnego rodzaju, czy tam nie wiem, co to jest. O, już tutaj się zgubiłem. Jakieś mięso pani kupuje? Tutaj pizzę? Nie, to nie pizzę, pani sery wyciąga stąd, ale numer, słuchajcie, oni stąd sery wyciągają. A ja się szczypałem, że przejścia nie będzie, czyli jak oni tak, jak to tak działa, to za... już ją zgubiłem. Gdzie ona uciekła? Gdzie ona jest? Zgubiłem ją, widzowie. Zagadałem się z wami. O, idzie, jest, ziemniaki. Jest, mamy ją. Taka mała torba, jak ona tam zmieściła, słuchajcie, tyle tych ziemniaków. Powiedzcie mi, widzowie. No i znowu ją zgubiliśmy. To nie będzie ta przed nami. Do kasy poszła chyba. Nie, jest, tu idzie. Ona się jakoś kręci, że można ją zgubić. Dobra, idę na kasę, bo zobaczcie, jaki ruch, widzowie. Zobaczcie, jaki ruch. Zobaczcie, jaki ruch. Aha, dobra, możemy tak sobie stać. Najwyżej ktoś mi tu zadzwoni. Patrzcie, ile klientów. O, pani zadzwoniła. Jakaś taka trochę ta pani od kosmetyczki wyszła. Ta moja świecąca pani jest tam. Zobaczmy, czy wszystko na pewno daje do skasowania. Dobra, skasujemy tą. Także jedynie mod Marcus Thomas daje wam to, że po prostu macie więcej klientów, czyli no tu mogę tak śmiało powiedzieć, że no 200 jest, tylko tyle, że resztę muszę wydać. Tylko tyle, moi drodzy, że no jest jakby liczbowo więcej klientów, na zamówienia to nie wpływa, co dobrze według mnie. Bo według mnie, słuchajcie, też ja zawsze będę mówił do waszej ambicji, do waszej inteligencji, bo wierzę, że ludzie mnie oglądający to inteligentne osoby. Rozwijacie sklep. No to, moi drodzy, bądźcie ambitni. Oj, jak ta pani mi w oczy patrzy, co to takiego tutaj się stanęło? Jak mi patrzy ta pani w oczy? Ta pani w ogóle jakieś takie dziwne duże oczy ma, ciekawe. Coś tam. Biały węgorz jakiś chyba wjechał. Jakiś biały węgorz wjechał. Te oczy podejrzane, widzowie. Coś mi tu podejrzane. Przyjrzyjmy się jej. A dobra, już nie przyjrzymy się, bo ją skasowałem.
Także słuchajcie, Gani, no nie polecam stosowania jakichś takich modów, które wiecie, wam jakieś dziwne kwoty zamówień robią, czy takie ułatwienia, bo zakładam, że jesteście ambitnymi ludźmi, a sami widzicie też po mnie, że naprawdę to jest fajna adrenalinka, jak nieraz tej kasy zabraknie, trzeba kredyt wziąć, bo brakuje. Wiecie, no to jest naprawdę super, nie? Ja na przykład bym nie czuł radości. Tak jak widzicie, na tym Morku Stomers bardzo szybko ten poziom wbijamy. To wolałem jednak czuć tą adrenalinę, że trochę muszę się popocić. Wiecie, ja jestem ambitnym człowiekiem i wiem, że w świecie realnym, a prowadziłem parę sklepów, więc mam prawo się wypowiadać. W przeszłości, tak, prowadziłem sklepy. Własne nie tego typu może, tak, no bo wiadomo, że to jest troszkę inaczej, ale no sklep to sklep. I wiem, jaką to daje frajdę, także... No, zobaczcie, jak fajnie. Już tutaj następny pan przyszedł. To jakiś Barack Obama tutaj nas odwiedził. Przyszedł chyba. Oj, tam już ktoś niezadowolony. Bo ja piwa nie zamówiłem, widzowie. Ja wino zamówiłem zamiast piwa. Dobra, to już będzie jednego produktu brakowało na dzisiejszą dniówkę. Widzicie? Już ktoś niezadowolony. Gadałem z wami, się zagadałem i piwa nie zamówiłem. Dobra. A ty wie pan co, ty, a to pani. A dobrze, pani babcia, to wybaczymy. Babcia pewnie niską rentę ma. Także ile ja tu mam wydać? Czekajcie, źle wydaję, bo to mam 6 wydać, a nie 3. Ona tylko 3 płaci. Jak ja nie lubię takich zamówień tutaj. Już nie będę mówił brzydko jak. Dobra, tak jej wydamy. W sumie musiałbym komuś wydać jakieś grosze, chyba wam powiem szczerze. Spróbujemy zrobić taki następny odcinek, w którym będę ludziom jakieś perfidne, słuchajcie, reszty wydawał, że na przykład w dolarach, jak jest na przykład 34, no to 34 dolary w sztukach, zobaczymy, czy te pieniądze się, słuchajcie, skończą. Dobra, ale kolejki, zobaczcie. Kolejka jest za długa, no, a co ja ci, droga pani, poradzę? 4 kasy mamy, no 4 kasy mamy, już więcej się nie da. Pracownicy i tak na kasach pikają. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale to pikanie jest fajnie teraz dostosowane, takie realistyczne, bo ja to zrobiłem przyspieszenie tych kasjerów. I tak robię to szybciej od nich, ale wiadomo, no. Widzicie, nie ma jakichś zamówień tutaj gigantycznych, tak? Więc ten mod nic nie zmienia, tylko zobaczycie, jak będzie towar wymieciony i według mnie... To jest, mówię, dobry mod na jednorazowe takie, wiecie, tournée, żeby się pobawić, ale na dłuższą metę to ja go nie polecam, bo to popsujecie sobie po prostu całą zabawę z gry. Będziecie latali jak oszalali, żeby ten towar uzupełniać, to tak byście musieli mieć takie moce Supermana, moim zdaniem, nie? Oj! To ja robię, tutaj spieprzyłem, tak ma być. Nie dam pani 2 groszy za dużo. To będzie w następnym odcinku, słuchajcie. Możemy tak zrobić, że będę każdemu wydawał więcej niż trzeba. I zobaczymy. Jak było byłem winny grosika, 2 grosiki, to będę teraz... Czy mogę dać więcej grosika? Widzicie, strasznie niezadowoleni klienci. Już mamy 21, a zobaczcie, jaka tu jest, widzowie, kolejka. Już powinniśmy sklep zamykać, a my absolutnie tego nie robimy. Bo teraz największe obroty są przed nami, że pierwszy dzień za nami. Ponieważ ta seria zazwyczaj jest taką serią, gdzie staram się do 30 minut te odcinki wrzucać, już dłuższych staram się nie wrzucać. Raz tam na jakiś czas, jak coś naprawdę ostrego, duży temat wchodzi, to coś dłuższego jest. Natomiast dlatego tylko 2 dniówki sobie dzisiaj przylecimy. Ja wam chciałem po prostu pokazać, jak to działa. Z takim natłokiem klientów i sami widzicie, że te zamówienia są takie bardzo normalne. Jakby mam wrażenie, że jak tego moda nie ma, no to te zamówienia mają naprawdę fajne, wysokie kwoty. Jak jest ten mod, to jest więcej klientów, ale te kwoty są takie średnie. Ale dobrze oczywiście, dobrze. Dobrze. Ja to jak najbardziej popieram, no bo ja jestem, wiecie, że zawsze jestem przeciwny oszukiwania w grach i pójścia na łatwiznę, szczególnie w symulatorach, bo ja wam powiem szczerze, nie rozumiem sensu grać w symulatora. A, nie muszę jej wydać, dobra. Nie rozumiem, jak ludzie grają w symulatora i sobie ułatwiają. No ja nie wiem, jak ktoś może grać z Supermarket Simulatora i kurczę, mody stosować na kasę. No tutaj to trzeba być jakimś imbecylem totalnym. O, 150 zł weszło, fajnie. Sorry, widzowie, z całym szacunkiem, ale
Też ciężko mi jest szanować osoby, kurczę, nieambitne. No, mam zawsze z tym problem. Zawsze staram się otaczać ambitnymi. Jeszcze jeden klient, jeszcze jedna klientka. O, tu dołożymy mąkę, bo mi pracownik bajzel. I zobaczcie na przykładzie tej mąki, tak? A do nie ta mąka. O kurde. Ile mąki w ogóle zeszło? Dobra, no tamta nie była akurat tamtą, ale jeszcze dwie zostały. Jeszcze czekamy, bo jeszcze klienci chodzą. Zobaczcie, na przykład tu było na full mąki, nie? Zobaczcie, jak wymietli mąkę, zobaczcie tu zamrażarkę, także... O, tu ile wymietli, to wszystko było, słuchajcie, na full. Tutaj ile wymietli, w ogóle ile sushi. A to wszystko tutaj, widzicie? No pół zamrażarki. Jakbyśmy mieli te zamrażarki, takie te pierwsze, co wiecie, połowę produktów mniej wchodziło, to byśmy w życiu nam się towar by skończył. Patrzcie, sery, wymiecione wszystko, kurczoki, pizze... Wszystko pokupowane, także mówię, o, zobaczcie, soki, także ja tutaj sobie zajrzę, o, zobaczcie, tutaj przecież uzupełnialiśmy towar, no dobra, wino uzupełnię, ale zobaczcie, skończyło się piwo w beczkach, także to będę musiał na, o, chipsów ile wykupili, także tak jak widzicie, no to, dobra, dzień możemy zakończyć, bo już chyba wszyscy poszli z naszego sklepu, także dzień możemy zakończyć, zobaczmy, jaki będzie obrót, widzowie, uwaga, tam, ta-ta-tam, 154 klientów, moi drodzy, a normalnie mieliśmy już tam koło 70, czyli wniosek jest bardzo prosty. Liczba klientów razy 2, jeśli chodzi o obrót, o sprzedaż, jest 11 tysięcy, a ja robiłem chyba 5 coś, także 5 coś, także no tak mi się wydaje, tylko że za 20 tysięcy kupiłem towaru, jak widzicie, widzowie. Dobra, słuchajcie, będziemy lecieli następny dzień. Będziemy lecieli następny dzień, tylko oczywiście tradycyjnie musimy zapalić światło i domówić te dwie rzeczy. No nie może być tak, że nie ma jakiegoś produktu. Oni niech tam sobie gagatki jedne, słuchajcie, niech gagatki jedne sobie... Nie, czekajcie, bo teraz nie wiem, czy chipsy miałem. Ja tutaj chyba tylko nie miałem tego... Dobra, to whiskacza można domówić. Winko i 2T. Nie wiem, czemu mi się te piwa nie domówiły. Właściwie 3 piwa. No, bo coś tam wtedy źle kliknąłem. Zobaczcie, jak gorzołka się posprzedawała. No i tak w zasadzie to z tych rzeczy, za które ja jestem odpowiedzialny, to raczej wszystko. No, jedynie troszeczkę te żelki, widzę tutaj, biednie wyglądają. No i może keczupa, no bo przecież nie może być tak, że nam się, widzowie, keczupy pokończą, czy majonezy. Także to zrobimy. To jest, widzicie, jakie moje szybkie uzupełnianie przeze mnie. A resztę gdzieś tam działają sobie pracownicy. A, jeszcze kawy należą do mojego obowiązku zakichanego, słuchajcie. To już widzę kwotę. Ojo, zobaczcie, jak wykupili herbaty, widzowie. Dobra, te są, ale też weźmiemy. To jest wszystko mój obowiązek. I dlatego mi mega mnie, słuchajcie, kręci właśnie w tym supermarkecie to, że ja tutaj sobie mogę sam jakby... część towarów uzupełniać, nie patrzę wszystko na pracowników. Polecam wam taką opcję. Mówię, dwie dniówki sobie przelecimy, przy czym zobaczcie, w ten sposób już byliśmy poziom 68. Dlatego ja nie jestem aż takim tego zwolennikiem. Na 70 levelu będziemy kupowali licencję, ale nie wiem, czy to się stanie w następnym odcinku, bo ja nie będę z tego moda korzystał. No chyba, że tutaj na odcinku wbijemy, ale wątpię, oby nie. Oby tak się nie stało, widzowie, nie chcemy tego. Bo nam się nigdzie nie spieszy z tym, wiecie, z tym levelem. My tu spokojnie licencję się kupi, zobaczymy i potem podejmę decyzję, czy się chce rozbudowywać. Bo jak już... No i te regały muszę na te alkohole tutaj naprawić, bo to jakby wiecie, że to nie wygląda. Więc to na pewno naprawię, ale to myślę, że wszystko za te regały wezmę się, jak nowe produkty będą, bo wtedy będziemy wiedzieli... jeśli chodzi o nowe produkty, co się gdzie mieści lub co się nie mieści. Także widzicie, ktoś piwa beczkowego nie dostał i był bardzo niezadowolony. Także zanim zaczniemy sprzedaż, robotę trzeba wykonać. Jedno, co mogę wam tutaj zaspoilerować, moi drodzy, to raczej w następnym odcinku, którym z następnych, zatrudnimy chyba jeszcze jednego magazyniera, bo mam dziwne wrażenie, że przy... No tak, no ale to przy tym modzie teraz Morku Stomers oni się nie wyrabiają, a przy normalnych zamówieniach, tak, to się wyrabia. Widzicie, tutaj te beczki z piwem brzydko wyglądają, no bo wiadomo, no półka jest niższa i
I twórca oczywiście moda o tym wyraźnie napisał, jakie produkty na tę półkę powinny być wkładane, ale Yuken oczywiście sobie powstawiał jakieś rzeczy, które tu być nie powinny, więc to jest w 100% moja wina. Tylko moja wina, widzowie, żadnego producenta, znaczy twórcy absolutnie. Regał super sprawa, ten pięciopółkowy, wam polecam. Bo dzięki tej jednej półce, słuchajcie, ta jedna półka naprawdę potrafi zrobić robotę. Nie macie, moi drodzy, pojęcia, jak jedna głupia półka potrafi zrobić robotę w tym wszystkim. Także mega. Dobra, jeszcze jedną dniówkę sobie przelecimy. Widzicie, i w ten sposób, o, nie leżą nam kartony, o nic się nie martwimy. Czasem sporadycznie coś tam tu leży, ale już w większości przypadków nie leży. Bo jak mam karton, no to w większości jestem w stanie na full wszystko, słuchajcie, wyładować. Także piękna sprawa. Rewelacjon, zobaczcie. Przez tego pracownika, kurde, łazi, pod nogami się plącze. Gałgan jeden, gagatek, kurde. No dobrze, że chodzi, dobrze, że pracuje. No, dwóch ich jest. Dwóch magazynierów mamy, widzowie. Natomiast uważam, że chyba będzie trzeba pomyśleć o trzecim. Ja wiem, że to są koszty, ale to w zależności jak na normalnym trybie, bo ja tego moda oczywiście wywalam, od razu wam mówię, tak? Robimy ten odcinek z oblężenia klientów i ja tego moda, słuchajcie, wywalam, bo jakby ja nie czuję tej frajdy z tego, tak? To już przestaje być takie fajne, tym bardziej, że widzicie, jak ten czas tutaj szybko leci. Według mnie ta skala czasu powinna być zupełnie inna. Teraz przykładowo, słuchajcie, znów wróciłem do nagrywania serii na przykład z Farming Simulatora, gdzie też od zera do milionera wszystko tworzę, zaczynając totalnie z zerem na koncie. I z tego akurat robię timelapsy, no i ja wtedy sobie przyspieszam, natomiast czas, w którym zacząłem, to akurat tam, w tej serii, póki co, no to leciałem na czasie rzeczywistym. Leciałem, moi drodzy, na czasie rzeczywistym, żebym wiele rzeczy zdążył zrobić, tak? Bo wiadomo, no w farmingu akurat tam za maszyny płacisz, za wynajem maszyn. Więc, żeby zdążyć to zrobić, to ja sobie lecę na czasie rzeczywistym. Jest ta seria na moim kanale, moi drodzy. Zawsze po odcinku z Supermarket Simulatora wlatuje właśnie ten timelapse. Co do samego supermarketu też będzie parę ankiet na kanale. Wy w ogóle widzę, że wam się bardzo spodobały moje poradniki do supermarketu, więc myślę, że zrobię, słuchajcie, taki myk, że też puszczę serię poradników, jak zacząć w tym supermarkecie, co robić, czego nie robić. Takie wskazówki jako człowieka, który gdzieś tam z biznesem miał dużo wspólnego, sklepy prowadził, może wam się to przydać. Bo widzę, że dużo, dużo ludzi naprawdę takie błędy popełnia i mi się aż w głowie nie mieści, jak tu można zbankrutować, mając klientów. To problemem raczej byłyby koszty i brak klientów, nie? To naprawdę się trzeba postarać. I nie trzeba żadnych modów, moi drodzy, stosować. Mówię, ten mod akurat, jeśli chodzi o More Customers, ułatwia w tym sensie, że sami widzicie, jak ja szybko no tutaj ten level wbiłem. Przypuszczam, że możliwe, że cały 68 level przejdziemy przez tą dniówkę. Także nie chcę z tego moda korzystać. Jeśli chodzi o przypływ kasy, no jest on w zasadzie taki sam, no tylko normalnie byśmy to przez dwie dniówki zrobili, a tak robimy przez jedną. No na tej zasadzie jest jakby dwa razy więcej klientów jednego dnia. A przypuszczam, że... O, możemy jeszcze, wiecie co? Możemy jeszcze raz moda przetestować na tym, jak będziemy mieli te wszystkie nowe produkty z licencji kupione. Bo zauważyłem takie coś, moi drodzy, to chyba każdy z was też widzi, że jak kupujecie kolejne licencje na jakby nowe produkty, to przychodzą do was jakby nowi klienci. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, to nie są nowi klienci, bo to są te NPC-ty jakby powielone, nie? Ale no przyjmijmy, że jest to nowy klient, już możemy tak to odegrać. I tych klientów przybywa.
Ja jak, słuchajcie, ostatnio przypilnowałem, to było właśnie w poprzednim odcinku, i przypilnowałem tych pracowników, sprawdziłem i byli wszyscy klienci zadowoleni, to następnego dnia obroty rosły. I faktycznie, jeśli... Zresztą to jest oczywiste, no tak jak w normalnym sklepie, no moi drodzy, na klient przychodzi, czegoś nie znalazł, czyli czegoś nie kupił, no to oczywiste, że obrót jest mniejszy, no bo nie kupił, tak? Nie dostał tego produktu, a tak by kupił i jeszcze te wina są. Ale dobra, to już je tam stawmy. W sumie i tak były 4 półki na wina przewidziane, więc... Jeszcze whiskacz powinien być i chipsy. I możemy startować, moi drodzy. I możemy startować. Przyjrzymy się jeszcze, czy nam pracowało. Ale widzicie, pracownicy ładnie uzupełniają, bo widać, że kartony wywalają do kosza. Tu wam obiecuję, wstawię następnym odcinku regał, ale też czekam na nowe produkty, nie? Żeby to już były przymiarki. No, tu jest wada, niestety moda, który nam towar przywozi, a życie. Natomiast wam obiecuję, bo ja, estetycznie mi te wszystkie różne flaszki brzydko wyglądają, takie prześwitujące, nie? To w ogóle nie wygląda, także do niektórych produktów będę chciał z pewnością, słuchajcie, dać... O, jest whiskacz. Takie whisky, które jest małe, kawy, wiadomo, chipsy mogą być, to wszystko może być na tych pięciopółkowych regałach, ale już takie rzeczy, jak chociażby te beczki piwa, czy tam te flaszki z winem, czy z wódką, to już... Po co mi to? Nie, chcę już mi się bawić z winem. Ile tego wina? Kurde. Po co mi tyle wina? Co ja, kurde, rozmnożyłem wino z wody, wino zrobiłem, czy co? To jakieś moce chyba mam nadludzkie. Czekajcie, sprawdźmy, czy ten karton jest na pewno pusty. A, to widzicie, to nie jest tak. Tylko ja źle zamówiłem, zobaczcie, moi drodzy, bo... Dobra, to już niech sobie tam leży, o. Słuchajcie, ja tu źle zamówiłem, moi drodzy, bo tu miałem jeszcze zamówić... Covidos, w ogóle, co to za nazwa tych chipsów, powiem wam szczerze. W świetle dzisiejszych czasów ja bym w życiu nie nazwał chipsów Covidos. Ja bym się bał, nie? Ja bym się bał chipsy Covidos nazwać. Kurde, jak można nazwać chipsy Covidos? To zaraz padnę na glebę i się nakryję. Zobaczcie tutaj, o, mydełka zmieniły chyba trochę kolor, etykietę, czyli ten update chyba to zmienił. Bo trochę inną etykietę miały mydełka. Nawet nie zauważyłem teraz dopiero z wami to. Zauważyłem, moi drodzy. O, dwie mąki, to się pozbądźmy. Widzicie, ja mam taką manię... Aha, jednak nie dwie. Jednak jedna. Kurde! No zarąbiście, nie? Aha, i tam są. To wiecie co? To może po... O, dobra, dobra. Tylko ja muszę szybko maksję zrobić, zanim mi pracownik przyleci, mój restoker. A, dupa. Czekajcie, czekajcie. Szybka akcja, bo ja się chcę pozbyć etykiety, widzicie? Bo mi restoker przyleci, kurde, i... Dobra, to już niech sobie będą tam do góry. Mi przyleci i ten. Dobra, zobaczcie, ziemniaki akurat zostawię na tym regale. Wszystko na nim jest spoko, poza właśnie niektórymi produktami chemicznymi, wiadomo, poza papierem toaletowym. No i tymi flaszkami. Zobaczmy na magazynie, widzowie, jak to wygląda, bo my wczoraj, w poprzednim odcinku, czyli wczoraj właściwie, no tak, co nieco tutaj wam pokazywałem ten magazyn. No patrzcie, co za gimelarze. I było tak w miarę na fulla, starałem się domówić i chyba nawet mi się udało, a teraz jak widzicie zaczyna się robić pusto. Tu jeszcze coś domawiałem. Dobra, jak już domówiłem, to już niech będzie. I tutaj widzimy, słuchajcie, potem co się kończy. O, mało chleba mamy, słuchajcie. Widzicie, mamy mało chleba na przykład. Dzięki temu naprawdę wiele można się tutaj dowiedzieć. Dużo nam, słuchajcie, informacji właśnie daje ten panel. Według mnie to jest super, że oni to tak zrobili. Chociaż nadal uważam, że to powinno już być fabrycznie. To nie powinno, słuchajcie, być tak. I chleb tostowy też. Widzicie? Dobrze, że tu zajrzałem. Dobra, jeszcze dwie rzeczy musimy niestety domówić. Zasadniczo moglibyśmy sprzedaż otworzyć, ale widzieliście natłok klientów i... Rozumiecie sami, moi drodzy, że poczekamy sobie tą chwilę do dniówki. Bo normalnie będzie tutaj kiepsko, ciężko. O, tu jeszcze coś jest w tym kartonie, patrzcie, powywalałbym chipsy.
Ja pierdzielę, ale ktoś by potem prezent dostał, kto by zajrzał do tego śmietnika, to ale by się ucieszył. Tyle paczek chipsów wyrzuconych. O, tutaj mam nadzieję, że ci pracownicy mnie tak w jajo nie robią, nie? Ja mam nadzieję, że oni naprawdę wyrzucają kartony, jak one są puste. Nie no, wierzę w to, staram się w to wierzyć. No i gitarka, dobra. Dobra, już jesteśmy bliżej niż dalej. Słyszycie, samochody się nie odzywają. A to dlatego, że też właśnie tego moda używam do wyciszania samochodów. Także no, jestem oczywiście zwolennikiem minimalizmu i to już wam mówiłem. W każdym odcinku w zasadzie mówię, jeśli chodzi o mody. No ale tutaj niektóre były konieczne, nie? I akurat raczej żaden mod mi nie popsuł, słuchajcie, tych FPS-ów. Ja mam wrażenie, że to update mógł mi popsuć. Jeszcze jedną rzecz sobie sprawdzę, czy ten kąt widzenia, który oni ustawili, przypadkiem tego nie nagrzebał, ale wydaje mi, bo zmniejszyłem teraz kąt widzenia, ja miałem go na maksa. Nie wiem. W każdym razie, przecież supermarket nie jest rzeczą, która byłaby akurat tutaj jakaś wymagająca, jeśli chodzi o grafikę. Ale dobrze, że pracują nad tym i ulepszają, także nie będziemy narzekać. No trudno, widzowie. No, jak widzicie, szybko, ja teraz chodzę normalnym trybem. Nie biegam już, żebyście oczopląsu nie dostali, także chodzę bez shifta. Bo mi się też, słuchajcie, ja wam powiem szczerze, jak tak nagrywałem po parę odcinków dziennie i tak biegałem między tymi regałami, no to moi drodzy, aż mi się potrafiło, słuchajcie, w głowie zakręcić od tego. Serio, dobra, otwieramy, widzowie, otwieramy, teraz będzie akcja. Jesteście, mam nadzieję, gotowi, bo bajzel trzeba otworzyć. I jedziemy, słuchajcie, z tym diligencem. Jedziemy przed siebie, słuchajcie, handlować, jak wiecie, handel obwoźny. Halo, halo, otwieram sklep. Stonka już otwarta dzisiaj jest. Pan tu kupi sobie piwo, pani przyjdzie na... Nie wiem co, brakuje mi rymu. Pani przyjdzie i machnie grzywą. A ten pan tutaj w muszce pewnie kupi sobie jajka wydmuszkę. Tyle, że po Wielkanocy już mamy, widzowie. Po Wielkanocy zapraszamy wszystkich serdecznie do naszego tutaj bajzlu. Pracownicy się nie obijają. Coś tam niecoś pracują, nie powiem. O, tu mamy jeszcze jedną lodówkę wolną, spoko. Także z tym kątem w ogóle ja, widzowie, też się jeszcze zastanowię alkoholowym. Powiem wam szczerze, To raczej mi tu nic nie da, żeby te kasy przestawić, bo tak się zastanawiam, bo to jest taki fragment. A ten co tam znowu? Jest tutaj to wejście do magazynu. Musiałbym się zastanowić, czy je może jakoś w ogóle... No nie wiem. Czy to tak musi być wszystko w ten sposób zrobione? To zależy jakbyśmy... Ja wam powiem szczerze. To wszystko zależy, jakbyśmy kupili... Jakbyśmy kupili po prostu jakieś powiększenie sklepu, to wtedy nam się okaże, jak to chcemy rozbudować. Tylko to też gdzieś limity na to pewnie będą. Nie wiem, ile maksymalnie kas można tu wstawić. No przypuszczam, że skoro maksymalnie 4 kasjerów, no to domyślam się, że maksymalnie 5 kas, czyli ja na 5. Zresztą zajrzyjmy, słuchajcie, dawno do tego nie zaglądaliśmy. Tu jak widzicie mam w języku polskim wszystko. Bardzo fajne tłumaczenie, chociaż mi to nie robi różnicy, bo... I tak jakby nie miałem problemu z graniem, nie? Tutaj mamy, zobaczcie, w licencji, oczywiście na tym poziomie 70. Mamy, moi drodzy, tak, środek czyszczący, tabletki do zmywarki, płyn, czyli generalnie będzie chemia. W kolejnej licencji będą książki. To już w ogóle jest dla mnie takie dziwne. Tutaj są wszystkie książki tylko. Jest dla mnie, powiem wam szczerze, mega dziwna licencja, bo jakby no w takim markecie jak mój nie rozumiem sensu wstawiania książek, no ale dobra, no to nie Empik, no ale wiecie, o co chodzi. No i potem znowu środek czyszczący, karma dla kota, karma dla psa. Wygląda to dosyć ciekawie, moi drodzy. I tu potem tak jeszcze patrzę, dojdzie jeszcze jakiś chemii trochę, jakieś tutaj napoje. Patrzę już na te dalsze licencje, nie? Znowu będzie kolejna z książkami. I potem jakieś ciasta, cukier, jogurt... I piwa. Ostatnie będzie piwo, wino. Ciekawe, czy oni wprowadzą jeszcze jakiś poziom. Jestem bardzo ciekaw, widzowie, czy oni wprowadzą jeszcze jakiś tutaj
level, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o to, wiecie co, ja bym w ogóle stąd najchętniej wyszedł i skoro i tak do mnie nie chcą przyjść i spróbował... Jery, zobaczcie ile klientów, widzowie. Dobra, tam pani... Patrzcie ile ludzi tu nagle idzie tą ulicą, widzowie. I z jednej, i z drugiej, i wszyscy słuchajcie do mojego sklepu, słuchajcie, ja chyba zrobię z tego... Ile klientów, widzowie, mamy oblężenie sklepu, słuchajcie. Kolejki jak nie wiem gdzie. Ja może, słuchajcie, tutaj na kasę wskoczę. O, o, zobaczcie, jakie fajne ujęcie będziemy mieli do miniatury, wszystko widać. Przepięknie, widzowie, zobaczcie, jaka będzie piękna miniaturka. Widać z góry wszystko, kolejki jak, a ja zamiast na kasę. Zobaczcie to, nie? O, tu przynajmniej widzę, ile oni płacą, nie? A ja zamiast na kasę obsługiwać klientów, to sobie wlazł na ten, znaczy w sumie, widzowie, nie, jakby nie patrzeć, no nie czepiajcie się. Słuchajcie, kochani, jestem na kasie. No jestem, widzowie, na kasie. No tylko, że wskoczyłem na kasę, a nie, nie. Także wiecie, dobra, teraz też jestem na kasie. Jakby nie patrzeć, słuchajcie, byłem na kasie. Stałem i patrzyłem, co się dzieje, jaka akcja. Jak tam kolejki się ustawiają. Będzie fajna miniaturka, słuchajcie, z tymi tłokami. O, 8 groszy już byś pan podarował. Ja będę musiał w ogóle chyba jakoś te ceny ustawić do równego, wam powiem. Czasami, ja wiem, że to robi różnicę na dużej ilości sprzedaży, tak? Bo tu można o wiele więcej zarobić, ale... Na przykład zobaczcie, jak ja ciągle mam tak wydawać z tymi końcówkami, to bywa to dosyć męczące. Co oni tak mało kupują? Pieprz? O, to pani jakiegoś tutaj będzie robiła sobie stejka, tak? Stejka z pieprzem będzie pani robiła. To może pani jeszcze sól kupi, albo nie wiem. Powiem wam tak, tak teraz patrząc, bo patrzyłem na te licencje z wami. Mi tu jeszcze brakuje wielu produktów, które w markecie powinny być. Ja liczę, że oni to wprowadzą i będzie kolejny level rozwoju. Bo zdecydowanie wam powiem tak, tak patrząc na świat realny, jakbyśmy, nie wiem, mieli pójść na przykład do jakiejś Biedronki. Przykładowo, nie? Czy tam do Lidla, nieważne. To zobaczcie, no niby są te książki. Według mnie one kompletnie nie pasują do tego typu sklepu. Tak? Dobra, okej, pojedziecie do Auchan, dział z książkami jest, tak? Spoko. No ale ja tego tak nie porównuję bardziej do takiej Biedronki. Natomiast zobaczcie, że brakuje mi tu na przykład czegoś takiego jak, no bo spoko, chleby są, to bardziej takie pakowane w ten sposób, no czaje, no okej, że nie ma takiego pieczywa luz, ale na przykład według mnie już powinny być warzywa, dział warzywny, nie, no to jest podstawa i fajnie jakby oni to zrobili tak, że normalnie masz jakieś warzywa, które klienci by na wagę kupowali, nie wiem, wiecie, skrzynka, nie wiem, z pomidorami, tam z... No nie wiem, coś, co za warzywa sprzedają, jakieś papryki, wiecie, no tak jak w marketach, nie? Czyli tutaj mi ewidentnie, słuchajcie, czegoś takiego z warzywami by brakowało. To jest jedna rzecz, która mi się rzuciła w oczy. Już tam nie chodzi o to, że nie ma jakichś tam papierosów, tytoniowych rzeczy, no to jeszcze spoko, dobra, nie ma to nie ma, nie? Tam powiedzmy nie musi być, to nie jest jakaś tam rzecz pilna, są powiedzmy te alkohole. I tam jeszcze jakieś dojdą alkohole, więc nie wiem, tutaj bym się nie czepiał, nie? Dział mięsny w sumie jest, no bo te mięsa są w takiej postaci po prostu, nie? Więc tu bym się nie czepiał znowu o dział mięsny, no bo powiedzmy jest. Ryby też są. Więc też nie chodzi o to, żeby ktoś miał, nie wiem, na wagę kupować, ale według mnie warzywa powinny być. Albo w takiej postaci, albo w takiej zafoliowanej, tak jak zrobili z mięsem, nie? No to tak samo, tylko wiecie, no znaczy są u nas nawet, słuchajcie, gdzieś tam chyba w Biedronce na przykład po 3 papryki pakowane, zafoliowane. Czy tam pieczarki, czy tego typu rzeczy. Więc ja wam powiem szczerze, że tego mi na przykład brakuje, nie? Czyli taki dział warzywny i to by na pewno fajnie wyglądało, na środku bym postawił, wiecie, takie jakieś by były skrzynki z owocami. Byłoby kolorowo, fajnie. Ja bym był jak najbardziej, słuchajcie. A dobra, masz pan grosza w prezencie.
Nie chce mi się kombinować. Dzisiaj mam dobry dzień, słuchajcie, i wydaję więcej. Także mi na pewno by brakowało tych owoców na dzień dzisiejszy w sklepie. I to bardziej niż te książki tutaj według mnie, nie? Żeby nie było, że jestem jakimś dyletantem, widzowie drodzy kochani, książki lubię czytać i czytam. Tylko mówimy o naszym markecie w Supermarket Simulatorze. Książka mi się na przykład kojarzy z Empikiem, tak? A nie z Biedronką na przykład, czy z Lidlem. Nie wiem, Biedronce jakoś książek nie widziałem. Może jestem ślepy, ale raczej w mojej przynajmniej nie było. Nawet zobaczcie, że w wielu marketach poznikały działy z czasopismami. Znaczy w Auchan widziałem, jest, ale to taka już chyba nie prasa. Prasa, tylko bardziej takie jakieś ekskluzywne rzeczy. I to raczej tego by mi brakowało. No bo dobra, dział chemii jest, przypraw. Właśnie, przypraw mi brakuje, bo mamy sól, pieprz, ale nie mamy żadnych więcej przypraw, a jest ich przecież o wiele więcej. Prawda? Już nie mówię, że musiałyby być wszystkie, ale nie wiem, takie podstawowe, typu majeranek. Kurczę, bazylia, oregano. Przecież chyba w innych krajach takie przyprawy też ludzie używają. Zobaczcie, mąki mamy, wszystko mamy. Na pewno bułki by się przydały. Nawet jakby były też pakowane w takie foliowe jak ten chleb, no już trudno. No ale bułki też powinny być. Już nie oczekuję, że tam wiecie, miałbym komuś hot doga robić. Jak w Żabce. To już tam może tak daleko nie idźmy w to. Aż tak bym nie oczekiwał. Na pewno dział słodyczy jest bardzo ubogi, no bo są dwa jakieś tam ciastka, trzecie te żelki, potem czekolada, ale tak obiektywnie mi w dziale słodyczy też wiele rzeczy brakuje, nie? Tak obiektywnie. Dobra, to wszystko chyba. Wyszedł ostatni klient, jeszcze przelecę i zobaczę, czy aby na pewno, bo może się okazać, że ktoś tu się jeszcze kręci. No, sami pracownicy, dobra. To zobaczmy, widzowie, jak to wygląda. Jak wygląda drugi dzień. Widzicie? Uzupełnione produkty, czyli są wszyscy zadowoleni, 177, ale nie wiem, dlaczego punkty sklepu mamy o połowę mniejsze niż w poprzednim dniu. Natomiast zobaczcie, że utarg mamy 12 tysięcy. To jest naprawdę fajnie. I ja myślę, że jakbyśmy mieli wszystkie licencje, to tak gdzieś 20-25 tysięcy byśmy się zamknęli. Ale to się przekonamy na końcu. Na końcu serii. Jeszcze seria przecież rozkwita, jeszcze się nie kończy. Także to tyle, moi drodzy. Ja tutaj działania już sobie zrobię poza odcinkiem, które będą polegały po prostu na stałych czynnościach. W kółko nie chcę powtarzać tego samego. No po prostu uzupełnię towar. Tego moda, moi drodzy, wywalę. I tak wiem, że od razu jedno wyjaśnienie, drogi widzu. Wiem, że wrzucałem odcinek na temat modów i jak zainstalować mody, jak one działają i w tym odcinku tego moda odinstalowywałem. Tak było, nie kłamię. Dziś go wrzuciłem po to, żeby właśnie nagrać ten odcinek, żebyśmy mogli się z dużą ilością klientów zmierzyć. Sama możesz ocenić, jak działa ten mod na dużą liczbę klientów More Customers, natomiast ja ci raczej tutaj bym polecał posłuchać troszkę kogoś doświadczonego i nie stosować go. Jednorazowo, tak jak ja dzisiaj, dwa dni przelecieliśmy i zresztą zobaczycie w następnych odcinkach, bo zawsze widzicie to, że tego moda już po prostu wywalę w cztery, wiecie co, bo nie chcę z niego. Tak dziwnie, nie? Bez światła. Bardzo dziwnie. Nie wiem, czemu nikt nie światła nie zapalił. Ja muszę. Także to nawet nie chodzi o to, słuchajcie, ile na półkach towaru zniknęło i że jest ten zapieprz z uzupełnianiem, ale jakoś tak, no nie, jakoś tak nie dla mnie. Dobra, to tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Będzie mi, drogi widzu lub droga widzko, bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Kimkolwiek jesteś, uśmiechnij się, bo pewnie jesteś super. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć.